Cześć, siemanko, z tej strony Norasek Boży. Przychodzę tutaj do Was z krótkim i szybkim materiałem wyjaśniającym pewne kwestie, bo dużo osób się do mnie pluje na Instagramie, na które oczywiście zapraszam, NorasXXL. Plują się do mnie ludzie w taki sposób, że piszą, że ja boty wykupuję. I to nie jedna osoba pisała do mnie, tylko kilka tych osób napisało, że o, bo ty boty kupujesz. Po pierwsze, szkoda by mi było pieniędzy na te boty. Po drugie, boty dają ludzie, którzy albo mnie lubią i chcą mi pomóc w jakiś sposób, gdzie mi to... No nie chcę tych botów, ale dostaję je. Druga sprawa, no... tak jak mówiłem, szkoda mi pieniędzy na to, żeby kupować boty, bo mam większe wydatki, które są bardziej korzystne później w rozwoju czy coś, niż kupowanie jakichś zwykłych botów. To nic mi nie daje, bo jak kupując boty, musiałbym kupić łapki i musiałbym to, żeby to jakoś wyglądało. Nie chcę po prostu tego, a że tak jest, a inaczej ja tego nie zmienię. To dopóki YouTube nie zrobi coś z tymi botami, no to to tak będzie. Ostatnie przypadki Casio, 70 tysięcy osób. Casio nie ogarnia botów. Ja wiem, że on nie ogarnie tego, że u niego jest ciężko z ogarnieniem czasem streamowania, żeby coś dodać, to on by botów nie ogarniał. U mnie też ostatnio 1200 osób, ja nie prosiłem, ja nie kupowałem nic, ja nic, no po prostu były, no. Więc proszę mi nie zarzucać takich rzeczy, bo wszystko to, co idzie, nie wiem, na donaty czy coś, to... No sorry bardzo, ale ja te pieniądze inaczej wykorzystuję, inaczej wydaję. I no i co? No i zapraszam dzisiaj na streama o 20, bo ten materiał zaraz wyjdzie. I co? No kurwa, jazda, jedziemy z tym tematem. Montować tego jakoś specjalnie nie będę montował, tylko po prostu wrzucam materiał od razu. Widzimy się godzina 20, kanał tutaj, ten kanał, wiecie. I jazda, kurwa, z tematem. A oczywiście hejterów jebać, a prawdziwych widzów wspierać. Kocham was, nie zmieniajcie się, bądźcie dla mnie tacy, jak byliście. Odpłacę się wam kiedyś, dobra.